fat criminal. What's the problem? Send the police. Rzadko które zwierzę jest w stanie pochwalić się łatką najlepszego przyjaciela człowieka. O ile jesteśmy w stanie koegzystować z niektórymi gatunkami, tak pewne z nich są dużo groźniejsze niż nam się wydaje. Dzisiaj omówimy historię pozornie udomowionego szympansa, który oszalał, a konsekwencje tego szaleństwa niosą za sobą katastrofalne skutki. Well, it was just a week ago that a chimp kept as a pet nearly killed a woman in Stamford, Connecticut. Sandra i Jerome Herold to para milionerów wywodząca się z branży samochodowej, a konkretnie holowniczej. W latach 70. ubiegłego wieku, podróżując po Stanach Zjednoczonych ze swoją córką, dwa konkretne wydarzenia sprawiły swoisty efekt motyla omawianego dzisiaj tematu. Po pierwsze, jest to zawiązanie wieloletniej przyjaźni z Charlą Nash, kobietą, którą Sandra przypadkowo spotkała na jednym z występów rodeo. Drugim zrządzeniem losu jest to, że na innym z występów Sandra zauważyła szympansa ujeżdżającego na scenie konia. Ten tak zawrócił kobiecie w głowie, że postanowiła spotkać się z nim i jego właścicielem po występie. Szympans najwidoczniej również upodobał sobie kobietę, ponieważ na kolejnym występie, gdy zauważył ją wśród publiki, zeskoczył ze swojego konia i pobiegł w ramiona nowo poznanej ludzkiej przyjaciółki. To wtedy już ziarno miłości do naczelnych zostało zasiane w sercu Sandry. Po powrocie do domu para żyła swoim typowym, normalnym życiem. Do momentu, aż ich jedyna córka wyprowadziła się w latach 90., a w domu nastała cisza. To wtedy też stęskniona za domowym zgiełkiem Sandra postanowiła kupić za 50 tysięcy dolarów młodego szympansa z szympansiego ośrodka w Missouri. Młody Travis, bo tak na imię dostał szympans, był wychowywany w domu Heroldów jak małe dziecko. Dostał swój własny pokój, miał masę zabawek i był bardzo często doglądany. Rodzice, jak zwykli mówić o sobie Heroldowie, zabierali Travisa nawet do siebie do pracy, gdzie bardzo szybko stał się twarzą ich firmy, ale i lokalnym celebrytą w mieście Stamford. Jednym z problemów po latach zauważonych w działaniu rodziny Heroldów było uczłowieczenie Travisa poprzez wymazanie z niego zwierzęcego pierwiastka, uczenie go ludzkich zachowań, takich jak mycie zębów, zakładanie ubrań, a tych Travis miał pełną szafę, używanie klucza do zamykania i otwierania drzwi. Nauczyli go podlewania kwiatów, nauczył się sam włączać telewizor, żeby oglądać baseball czy korzystać z ludzkiej toalety. Travis był tak posłuszny i dobrze wychowywany, że nawet brał udział w reklamach telewizyjnych m.in. dla firmy Coca-Cola. Gdy już trochę podrósł, Heroldowie nauczyli go siadać wspólnie do stołu, by spożywać posiłki, gdzie, tak jak i rodzice, Travis pił z nimi wino, co mogło być przyczyną późniejszych napadów agresji, ale o tym za chwilę. Po czasie Heroldowie poświęcili tylną część swojego domu, zamieniając ją w prawdziwy park linowy, żeby Travis czuł się tam jak na wolności, takiej zwierzęcej wolności. Dalej jednak był traktowany jak człowiek, a jego rodzice zabierali go do restauracji, nie widząc nic dziwnego w karmieniu szympansa stekami, homarami czy lodami. Travis nie narzekał na towarzystwo. Sue, córka Sandry, wróciła do domu rodzinnego ze swoim synem po odejściu od męża. Dom powoli zapełniał się ponownie, a w odwiedziny do domu Heroldów często przyjeżdżała Charla, wcześniej wspomniana przeze mnie przyjaciółka Sandry. Niestety, chwilę później w roku 2000 Sue zmarła w tragicznym wypadku samochodowym, a w roku 2004 Jerome umiera na raka, pozostawiając Sandrze Travisa jako ostatnie źródło szczęścia. Zanim jednak dojdziemy do roku 2004, warto by wspomnieć o pierwszej awanturze z udziałem szympansiego celebryty w roku 2003. Rodzina Heroldów wraz z Travisem na pokładzie jechała do biura swojej firmy, gdy nagle, bez żadnego wyraźnego powodu, przechodzień cisnął pustą butelką w samochód, gdy auto oczekiwało na zmianę świateł na skrzyżowaniu. Pech chciał, że ta butelka wleciała przez w połowie uchylone tylne okno i uderzyła Travisa. To zdenerwowało go na tyle, że odpiął swój pas, otworzył drzwi pojazdu i wybiegł z auta. Typowy przedstawiciel szympansiej gałęzi ewolucji jest 4 do 5 razy silniejszy niż przeciętny dorosły człowiek. Nie dziwne więc, że prowodyr, widząc rozpędzonego w swoją stronę szympansa, zaczął uciekać. Na szczęście dla niego Travisowi nie udało się go dogonić, ale szympans nie mógł zmarnować takiej okazji na zabawę i nie dawał się zaciągnąć do auta, nawet i policjantom, którzy przybyli na miejsce zamieszania. Wskakiwał na samochód, ganiał policjantów lub udawał, że wchodzi do pojazdu, by po chwili z niego wyskoczyć. W końcu po 2 godzinach Travis, zapewne ze zmęczenia, zwyczajnie wszedł do auta, zapiął pasy i czekał na odjazd do domu.
Żadne zarzuty przeciwko właścicielom nie zostały wniesione, ponieważ już dobrze zaznajomieni z Travisem policjanci wiedzieli, że małpa obierała we wszystkich swoich działaniach charakter czysto zabawowy. Stawiała się dla rozrywki, a nie po to, żeby kogoś skrzywdzić. No, przynajmniej nie któregoś z nich. To właśnie po tym wydarzeniu stan Connecticut zmienił prawo odnośnie posiadania naczelnych jako zwierząt domowych, a jako że prawo nie działa wstecz, Heroldowie mogli zatrzymać szympansa bez obaw. Z czasem Travis dorósł, a wraz z nim starzeli się jego rodzice. Jak wspomniałem wcześniej, Jerome zmarł w 2004 roku, zmagając się z nowotworem. Przed swoim odejściem wielokrotnie rozmawiał z Sandrą na temat Travisa, wspominając o tym, żeby poważnie zastanowiła się nad oddaniem szympansa do małpiego sanktuarium, gdy ten zacznie być nieznośny lub agresywny. Jerome często wspominał o tym, że wychowanie tak silnej i wielkiej małpy jest niemożliwe do osiągnięcia w pojedynkę, z góry zakładając, że Sandra zostanie z tym całkiem sama. No i stało się. Jerome'a zabrakło, a Travis smutnie wyczekiwał powrotu taty do domu. Słowa byłego męża docierały do Sandry, widząc jak Travis próbuje ściskać i całować zdjęcia zmarłego właściciela. Oddaj go do sanktuarium, gdzie będzie mógł spędzać czas ze swoim gatunkiem. Tak będzie najlepiej dla was dwojga, powtarzał. Niepewna swojej decyzji, Sandra napisała list do właścicielki małpiego ośrodka we Florydzie, w którym m.in. napisała, że boi się o to, co będzie z Travisem, jak i jej nagle zabraknie. Proponowała w tym liście również spotkanie, na którym miałyby dogadać warunki przeniesienia Travisa, ale do takiego spotkania nigdy nie doszło, ponieważ Sandra nigdy listu nie wysłała. Miłość do przyszywanego syna zwyciężyła. Mijały lata, a Sandra dalej mieszkała z Travisem, którego mocno zaniedbała, powodując, że malutki, znany wszystkim szympans stał się 14-letnim otyłym wielkim małpiszonem, który stawał się butny w stosunku do Sandry. Na domiar złego Sandra postanowiła pomóc i sobie, i swojej przyjaciółce, wcześniej wspomnianej Charlie Nash, i zaproponowała jej mieszkanie w jednym z domów rodziny Harold, niedaleko domu Sandry. Travis wydawał się zmieniać. Przestawał się słuchać i często stawiał na swoim, żądając od Sandry robienia tego, na co on miał ochotę. Tak też się stało 16 lutego 2009 roku. Travis od rana wydawał się być niepocieszony, tak więc wymuszał na Sandrze przejażdżkę, kradnąc jej klucze do auta i biegając wokół samochodu. Zmartwiona jego zachowaniem, Sandra podała mu Xanax. Tabletki, które działają uspokajająco, ale i mają działanie przeciwlękowe. Zarówno tabletki, jak i inne próby zwabienia małpy do domu nie przynosiły żadnych skutków, tak więc Sandra zadzwoniła po Charlę, by ta pomogła jej uspokoić Travisa. Ten telefon już za chwilę miał odmienić życie całej trójki. Charla przyjechała do domu Sandry. Wysiadając z auta, wymachiwała wielką czerwoną maskotką Elmo w stronę Travisa, by odwrócić uwagę szympansa za pomocą jego ulubionej maskotki. To zachowanie, nie wiedząc dlaczego, rozwścieczyło Travisa tak mocno, że z pełnym impetem ruszył w jej stronę, by pchnąć kobietę na auto, rzucić nią o ziemię i zacząć rozrywać jej ciało ostrymi pazurami. 110-kilowy rozwścieczony szympans o sile 5 dorosłych mężczyzn z 4 chwytnymi kończynami, ostrymi kłami i pazurami dominował nad drobną kobietą, która nawet nie wiedziała, co się dzieje. Wystarczyła zaledwie chwila, by Travis zerwał skórę z głowy kobiety, pozbawiając ją gałek ocznych, nosa, skóry twarzy, warg oraz kompletnie ją oskalpowując, słuchając w tle krzyków Sandry błagającej, by przestał. Ta, próbując ratować przyjaciółkę, chwyciła za łopatę do odśnieżania, lecz ciosy wymierzone w tył głowy szympansa nie zatrzymały go nawet na chwilę. Sandra pobiegła do domu w poszukiwaniu lepszej broni, podczas gdy próbująca się zasłonić rękoma Charla traci obie dłonie. Travis z łatwością je odrywa od reszty ciała. W tym momencie w plecy szympansa wielokrotnie wbija się wielki kuchenny nóż, którym bezskutecznie próbowała powstrzymać go przyszywana matka. Po którymś z kolei głębokim ciosie Travis przerwał atak i powoli odwrócił się w stronę Sandry, patrząc jej prosto w oczy wzrokiem tak szaleńczym i zagubionym, jakiego nie widziała jeszcze nigdy wcześniej. Harold powiedziała później: dla mnie zrobienie czegoś takiego, włożenie w niego noża, było jak włożenie go w samą siebie. Travis odwrócił się, jakby chciał powiedzieć: mamo, co ty zrobiłaś? Zwierzę było coraz bardziej wściekłe. W tym momencie Sandra, wierząc, że Nash nie żyje, rzuciła się do swojego samochodu, zamknęła się w środku i zadzwoniła pod numer 911. Krzyki Travisa można usłyszeć w tle na początku taśmy, gdy Harold błaga o policję, która początkowo uważała wezwanie za mistyfikację, dopóki nie powiedziała: on ją zjada. Pogotowie ratunkowe czekało na policję przed zbliżeniem się do domu. Kiedy tylko przyjechali, Travis skierował się w stronę radiowozu, próbował otworzyć zamknięte drzwi od strony pasażera oraz rozbił lusterko boczne. Następnie podszedł do drzwi od strony kierowcy i otworzył je, po czym funkcjonariusz policji strzelił do niego 4 razy z pistoletu. Travis wycofał się do domu ranny, gdzie został znaleziony martwy obok swojej klatki, jedynego bezpiecznego miejsca, do którego mógł się kierować w swoich ostatnich chwilach. Za chwilę usłyszycie nagranie głosowe przetłumaczone przeze mnie,
który jest połączeniem Sandry z operatorem 911. Ostrzegałem. Stanford 911, where's your emergency? Oh, this is Sandy. 241 Rock Crimson Road. What's the problem? Send the police. Send the police. What's the problem there? The chip killed my friend. What's the problem with your friend? Oh, please. What's the problem with your friend? I need to know. Send the police up with a gun. With a gun. Please hurry up. He's killing my girlfriend. He's killing my friend. Who's killing your friend? My chimpanzee. Oh, your chimpanzee is killing your friend. Yes. Operator wypowiada te słowa z drwiną, ponieważ jak możecie usłyszeć, nie uwierzył w to, że to naprawdę szympans zaatakował kobietę. He ripped her apart. Hurry up! Hurry up, please! There's someone on the way. With guns, please! You shoot him! What is the monkey doing? Tell me what the monkey's... He ripped her face off! He ripped her face off? He's trying to attack me! Please, okay, I need you to calm down a little bit. They're on the way. Can you put yourself away? I don't want the monkey attacking you. Please, hurry up! Listen to me! They're on the way, ma'am. They gotta shoot them, please! Please, hurry, hurry! Are you there with your friend? I need you to help your friend. Can you go help your friend? I can't. He tried to attack me now. Is he still there with your friend? Yes. Okay, so then back off. Then don't get any closer, please. Okay? They're already on the way. Please. If the monkey moves away from your friend, let me know, okay? So we could try to help your friend. No, she's dead. Why are you saying that she's dead? She's dead. He ripped her apart. He ripped what apart? Her face? Everything. Oh, please hurry. Please, please hurry. Oh, my God. They gotta have their guns out. Is this your monkey or whose monkey is it? It's your monkey. No, it's mine. How do you know how big is he? How many pounds? 200 pounds. 400? 200. 200 pounds? Listen to me, please. Where are they? And he's a chimp, correct? Yes. Where are they? They're going your way. They're going as fast as they can your way, okay? Please. Please go faster. Please, Derek. Please. Is the monkey still by your friend, or can you get close to your friend? He's eating her. Please. Okay, I need you to calm down for me. I know it's hard, okay? I know it's hard. But they're going as fast as they can your way, okay? Oh, my God. Please, hurry. They tell them they got to shoot him because I tried stabbing him, and he's not, and it made him worse. Have them shoot him. They will. Anybody, I can't get out of this car. Lock your doors on your car and stay there with me. It don't matter. He will rip the doors wide open. Sandra, just do what I'm telling you to. Stay in the car. Please, the police officers will handle it. Please tell him to shoot him. Please tell him, please. They did, Sandra. They're shooting at him already, okay? But he's not dead. I know. They will continue until he's dead, okay? I just need you to stay on the phone with me and breathe. He's not dead. Oh God. Charla nie żyła, a tak przynajmniej się wydawało każdej osobie na miejscu zdarzenia. Porozrzucane kawałki jej skóry, mięśni, palce, wszędzie zauważalna krew, tylko i wyłącznie o tym przypominały. Gdy jednak krwawa masa, którą stała się kobieta, delikatnie się poruszyła, za cel numer jeden postawiono sobie ją uratować. Kobieta została przetransportowana do szpitala, gdzie w ciągu 72 godzin od wypadku przeprowadzono na niej 7 wielogodzinnych operacji. Jak lekarze sami wspominali, jej struktura twarzy była kompletnie zniszczona. Szympans atakował z taką furią, że w jednej z kości twarzy znaleziono wbity, ułamany małpi ząb. Jej wola życia była jednak na tyle silna, że podołała całości. Charla straciła obie dłonie, zdolność do poprawnej artykulacji słów, wzrok oraz praktycznie całą twarz, ale żyła. Pierwszy raz pokazała swoją twarz w październiku 2009 roku w programie u Oprah Winfrey. You know, many people around the world want to get a picture of you. You're aware of that, right? I did hear that. Dopiero 2 lata później udało się dokonać transplantacji twarzy, dając Charlie możliwość wyglądu choć trochę zbliżoną do twarzy człowieka. I am Charla Nash. I'm here today to make sure that what happened to me never happens to anyone else. Ever again.
Próbowano również przeszczepić jej dłonie, jednakże nie przyjęły się i zespół chirurgów zmuszony był je amputować, pozostawiając kobietę tylko i aż z nowym wizerunkiem twarzy. Warto by jednak powiedzieć kilka słów o Travisie. Jego ciało zostało zabrane do przebadania pod kątem wścieklizny, ale nie wykryto zupełnie nic poza Xanaxem w jego krwiobiegu, co uznano za jedną ze składowych ataku na życie Charlie Nash. Dodatkowym powodem mógł być zmieniony kolor włosów kobiety, przez co szympans mógł jej zwyczajnie nie poznać. Po tym jak informacja o ataku obiegła nie tylko Stany Zjednoczone, ale i cały świat, mieszkająca w okolicy kobieta udała się do mediów z informacją o tym, że w 1996 roku Travis ugryzł ją w rękę i próbował zaciągnąć do auta, podczas gdy kobieta chciała się z nim tylko przywitać. Zarzucała również to, że ani heroldowie, ani policja nic z tą sytuacją nie zrobili. Jego przyszywana matka do samego końca go broniła, powołując się na wiele argumentów. Jak wspominała Sandra: Some people giving these calls like I would have rot in hell for killing him. I mean, here's something that was like my son. There's my best friend. I did whatever I had to do at the time. It was the most horrible thing that could have ever happened. And nobody would know unless they were in my place. And many, many people know the love that I had for Travis and Travis had for me. For me to do something like that, put a knife in him, was like putting one in myself. And then he turned around and like, Mom, what did you do? Sandra straciła wszystko, co miała w życiu. Męża, córkę, syna, przyjaciółkę oraz dobytek życia, ponieważ pozew w imieniu Charlie złożony przeciwko Sandrze w celu uzyskania odszkodowania zabrał jej większą część majątku. Miesiące mijały, a serce Sandry krwawiło z tęsknoty. Nic nie było w stanie wypełnić tej luki. Po 15 miesiącach od ataku Sandra umiera nagle z powodu pęknięcia tętniaka aorty. Jej adwokat po śmierci kobiety wydał oświadczenie, w którym powiedział: Pani Herold poniosła serię rozdzierających serce strat w ciągu ostatnich kilku lat. Począwszy od śmierci swojej pierwszej i jedynej córki, która zginęła w wypadku samochodowym, potem męża, następnie ukochanego szympansa Travisa, a także tragicznego okaleczenia przyjaciółki i pracownicy Charlie Nash. W końcu jej serce, które zostało złamane tak wiele razy wcześniej, nie mogło znieść już więcej. Charla nie pamięta zupełnie nic z ataku i nie chce pamiętać. Oczywiście jest główną ofiarą w całej tej historii, lecz ofiar tak naprawdę mamy trzy. Charla, jako osoba prawie zamordowana przez rozwścieczone zwierzę, osoba, której życie zmieniło się w piekło, osoba, która jest dożywotnie pozbawiona dłoni, wzroku oraz własnej tożsamości. Travis, który został zmanipulowany tak, by wierzyć, że jest prawdziwym chłopcem, podczas gdy jego pierwotny instynkt szalał w środku, oraz Sandra, której ślepa miłość do zwierząt oraz brak poszanowania ich naturalnej dzikości spowodowała ciąg tragicznych wydarzeń opisanych w tym filmie. Ta tragedia, atak szympansa, otworzył ludziom oczy na arogancję ośmielenia się posiadać egzotyczne zwierzęta jako zwierzaki domowe, nie zważając na ich pierwotną naturę. Powstało wiele kampanii i fundacji próbujących im pozwolić zostać takimi, jakie w rzeczywistości są, czyli dzikimi. I miejmy nadzieję, że ludzka buta w końcu opadnie, a my nie będziemy bawić się we właściciela, a zwyczajnie ograniczymy się do koegzystowania. Choć i koegzystowanie nawet może okazać się dla nas zbyt trudne. Dziękuję za oglądanie. Jak zwykle byłoby mi bardzo miło, gdybyś zostawił lub zostawiła po sobie ślad w postaci łapki czy komentarza pod tym filmem, wypowiadając się na ten temat. Czy tak jak i ja uważasz, że Travis jest bohaterem tragicznym, którego czyny i poświęcenie się mogło doprowadzić do pewnych zmian? Czy jednak wręcz przeciwnie, nie zmieniło to zupełnie nic? Czekam na wasze opinie, a tymczasem uciekam. Do usłyszenia. Czarne serce.